Veni Sancte Spiritus. Przyjdź Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, Duchu powołujący proroków i apostołów, małżonków i osoby konsekrowane, Duchu powołujący każdego człowieka, każdą Józefitkę do wielkich dzieł miłości i miłosierdzia. Przyzywam Cię, Duchu Stworzycielu i Ożywicielu, Odnowicielu, który stwarzasz nas na nowo, odnawiasz nasze serca. Przyjdź teraz do naszych serc, by doświadczyły miłości Ojca i Syna, by zostały dotknięte, by otwarły się na wszelkie dary, którymi chcesz nas ubogacić, przyozdobić, poruszyć. Dla chwały Bożej, dla służby człowiekowi. Veni Sancte Spiritus. Ikona, dzieło Boże i ludzkie, jak Pismo Święte. Natchnienie, zaproszenie, rozpoznanie Go, otwarcie i zaufanie, zawierzenie i praca, modlitwa, post i jałmużna. Świętość osób w niej obecnych i moje pragnienie świętości. Jak w kilku prostych słowach można zamknąć tajemnicę ikony, tego, co przekracza logikę ludzką, co wprowadza w misterium życia, modlitwy i pracy? Jest ona jak Słowo Boże, które jest zawsze dzisiejsze i zawsze dotyka aktualnego życia. Ikona Dar Miłosierdzia wpisana jest w Bożą geometrię. Każdy szczegół od postaci przez budynki, od strzelistej góry do małego pieniążka na dłoni świętego Zygmunta tworzy Boży wir, jak Duch Święty, który jest harmonią, a jednocześnie nowością i zaskoczeniem. Ikona nawiązuje do realnego wydarzenia z życia świętego ojca Zygmunta, założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, do spotkania kapłana z ubogim, ofiarowania mu jałmużny, prosto z serca, w postaci monety, drobnego pieniążka, który w tym czasie był dla niego wszystkim, co posiadał. Obraz ten przywołuje scenę z Markowej Ewangelii o ubogiej wdowie, która dała wszystko na ofiarę dla Pana, ufając i powierzając swe życie w ręce Boga. Realizm wydarzenia zanurzony jest w Bożą perspektywę, bo przecież cokolwiek czynimy, możemy czynić z serca na chwałę Pana. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. O Bożej rzeczywistości, która przenika całą scenę, świadczy blask złota, które otacza to, co ziemskie i promieniuje i napełnia blaskiem skrawek ziemi, na której zamieszkał Bóg. Postać stojąca po prawej stronie to ksiądz Zygmunt, święty człowiek i kapłan. Święty, bo cały zanurzony w tym, który go umacniał, użyczał sił do wypełnienia posłannictwa. Posłannictwa charyzmatu miłosierdzia. Uobecnia on i uwidacznia miłość i działanie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cały jest pod wpływem działania Ducha Pocieszyciela, którego owoce uzewnętrzniają się poprzez miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. On żyje i postępuje według Ducha. Młoda twarz i postać księdza Zygmunta wskazują na duchową młodość, bo gdzie jest Duch Pański, tam tryska życie, entuzjazm, miłości i bezinteresowny dar. Czarna, nieco wypłowiała sutanna, bo w takiej chodził za życia, symbolizuje życie oddane Bogu w miłości, pokucie i wyrzeczeniu.
wszystko dla jednego celu, by Pan Bóg był uwielbiony, a człowiek zbawiony. Cała postać jest pochylona ku człowiekowi, jak miłosierne pochylenie Boga, współczujące, z pokorą obdarowujące. Jak pokorne umywanie nóg Jezusa w wieczerniku, służba i oddanie w miłości. Postawa ta przywołuje w sercu słowo z Księgi Syracha. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie. Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk Twoich. Przy każdym darze twarz Twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę. Dawaj Najwyższemu tak, jak On Ci daje, hojny dar według swej możności. Ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca i siedmiokroć razy więcej odda Tobie. Dać z hojnością dar, dać siebie, bez przeliczania. A Bóg obiecuje stokroć domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życie wieczne w czasie przyszłym. Tuż za postacią świętego Zygmunta wyrasta góra, mocno osadzona w ziemi. Góra to miejsce, gdzie dokonuje się najważniejsze spotkanie z Wszechmocnym. Na tej górze dokonuje się przemiana serca, która promieniuje na codzienność. Góra, symbol tej oliwnej z Jerozolimy, gdzie Jezus szukał woli Ojca. Miejsce umocnienia w trudnych chwilach, cierpienia, niepewności i lęku. To zmaganie i zwycięstwo wiary. Święty Zygmunt zmagał się, szukał i podobnie jak Mojżesz wytrwał, jakby widział niewidzialnego. Wiara, poręka i fundament tego, czego oczyma zobaczyć nie można, a co nadaje sens każdej chwili naszego życia. Ta wiara nie odrywa od ziemi, wręcz przeciwnie, twardo na niej stawia, a opiera się na tym, który jest. Taka jest optyka wcielenia, mówił papież Benedykt. Widzieć Boga, by na nowo zobaczyć człowieka. Wiara otwiera nam drogę ku Bogu. Wiara jest wysiłkiem człowieka, ale najpierw jest darem Boga. Z wiary, jak kwiat z korzenia, wyrasta nadzieja. Te słowa tak bardzo malują sylwetkę naszego Ojca. Wiara, z której wyrasta nadzieja i miłość. Z góry widać więcej, z niej jest szersza perspektywa. Jezus poleca swoim uczniom, by wychodzili na górę, bo tam dokonują się ważne rzeczy. Przemienienie, kazanie na górze, w niebo wstąpienie. Góra to także symbol mocy i miejsce Bożych objawień. Miejsce spotkania z Bogiem i oglądania Jego chwały. A ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki. Góra, jak modlitwa, wznosi się ku niebu, a stamtąd przychodzi pomoc od Pana. Z modlitwy ksiądz Zygmunt czerpał moc, by być wiernym, by słuchać Ducha Bożego, by iść do każdego człowieka, nie ominąć nikogo, by stawać się darem. Jest w tym niezwykle pokorny, a Bóg pokornym udziela łaski. Naprzeciw Ojca Zygmunta stoi ubogi Chrystusowy, wyprostowany, dumny. Poprosił o pomoc, lecz nie chciał jej przyjąć w formie, w której była mu ofiarowana. Jego prawa ręka wyraża gest niechęci, nieprzyjęcia. Czy jest więc on prawdziwie ubogim Chrystusowym, który liczy na Boga i w Nim ma wszystko, Jemu zawierza swe życie? Tak, jest Nim, w swej dumie i nieprzyjęciu daru. Jest ubogi,
potrzebuje bardziej pomocy, niż mu się wydaje. Potrzebuje uzdrowienia serca. Z lewej strony ikony widnieją trzy budynki. Dom macierzysty Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, powyżej dom pracy, a najwyżej kościół Świętego Mikołaja. Każdy z budynków zamyka w sobie bogactwo przeżyć, jak każdy dom. Dom Józefitek. Tu wszystko się zaczęło i trwa już ponad 130 lat. Kaplica, cele, miejsca pracy. To miłość do Boga, spalanie się, serce przy Bogu i ręce oddane pracy. To długa historia świętości i pragnień. To rzesze Józefitek, które składały swe życie w całopalnej ofierze. Ale to także puste miejsca przy stole, tych, które odeszły do wieczności po ludzku zbyt szybko i po długim życiu. To także puste miejsca po tych, które zwątpiły, idąc po falach życia. Otwarte drzwi w domu, jak otwarte serce. Symbol historii, naszego dziś i zaproszenie w przyszłość. By wyjść na peryferię, by być świadkiem Boga, prorokiem Jego miłosierdzia, czułej miłości. A prorok to człowiek wiary, który nie daje żadnych pewników. Sam podobnie podąża w niepewności wiary. Widzi dalej, głębiej, dostrzega znaki nadziei, odkrywa, że Bóg jest nadal wierny i nigdy nie opuszcza, choćby po ludzku wszystko mówiło o słabości. Otwarte drzwi to także wezwanie, by do naszego domu mógł wejść każdy człowiek i odnalazł w nim Boga, jak przy księdzu Zygmuncie, by każdy czuł w głębi serca, że jest przez Boga miłowany. Dom pracy, symbol życia i wielorakiego zaangażowania lwowskiego Samarytanina. Troska, miłość, poświęcenie, oddanie, cierpienie, modlitwa, krzyż. To wiele barw, jak życie święte i piękne. Historia łączy się z teraźniejszością, oddanie i poświęcenie rzeszy józefickich serc i dłoni. To szansa dla ubogich. Tam mogą znaleźć szacunek. Odnajdują swą godność dziecka Bożego. Rok świętego Zygmunta zbiega się z rokiem łaski, miłosierdzia. W bulli Misericordia Vultus papież Franciszek napisał: ten rok święty niesie ze sobą bogactwo misji Jezusa, która odbija się echem w słowach proroka. Zanieść słowo i gest pocieszenia biednym. Ogłosić wolność tym, którzy są więźniami nowych form niewolnictwa nowoczesnego społeczeństwa. Przywrócić godność tym, którzy zostali jej pozbawieni. Jezus potwierdza, że od tej pory regułą życia Jego uczniów będzie prymat miłosierdzia. Jak o tym sam zaświadcza, dzieląc swój posiłek z grzesznikami. Oto teraz jest czas, by bardziej ukazywać znaki obecności i bliskości Boga, by być znakiem miłosierdzia Boga. Dziś możemy być dotknięci przez Pana Jezusa i przemienieni Jego miłosierdziem, abyśmy i my stali się świadkami miłosierdzia. Kościół, dom Pana, w którym dokonuje się spotkanie i wylewa się łaska. Jego mury są białe jak śnieg, bo w nim dokonuje się przemienienie z kruchego chleba w Boga i słabego serca człowieka w proroka, który odważnie zwiastuje miłosierdzie Pana. Biel przenika światłością, jest jak miasto położone na górze i wskazuje drogę. Kiedy patrzę na ikonę, moją uwagę przykuwa ciemny bruk,
jak codzienność, czasem trudna, monotonna. To twarde chodzenie po ziemi, realizm, który dotyka cierpieniem. Życie, w które wchodzi Bóg. Nie wzryga się, nie zraża nędzą człowieka, moją nędzą. Przychodzi Emanuel, bliski, kruchy, syn Ojca. Na tym bruku w codzienności mogę spotkać Pana, jak nasz Ojciec. W każdych warunkach, w słabości i bólu, w ubóstwie, a przede wszystkim w człowieku. Najpierw w mojej siostrze, a potem w tych, do których On posyła. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Po tej miłości poznają, żeście uczniami moimi. Spotkać człowieka, spotkać Boga w człowieku. Daj, Panie. Złota moneta na prawej dłoni księdza Zygmunta, mała, lecz cenna, bo z serca dana. W moim sercu przywołuje dar o wielu imionach. Dar materialny, ale przede wszystkim dar duchowy. Jedno i drugie to dar miłosierdzia. Myślę o darach, charyzmatach udzielonych ojcu Zygmuntowi i rzeszą Józefitek. Dar darmo dany, z miłości, z głębi serca Boga Ojca. Można go nie przyjąć, można odrzucić, przejść obojętnie, lub nie przyjąć do końca, na zawsze. Osoby konsekrowane są znakiem Boga w różnych sferach życia, są zaczynem rozwoju społeczeństwa, bardziej sprawiedliwego i braterskiego, proroctwem dzielenia się z maluczkimi i ubogimi. Tak rozumiane i przeżywane życie konsekrowane jawi się nam takim, jakie jest naprawdę, darem Boga. Każda osoba konsekrowana jest darem dla ludu Bożego w drodze. Bardzo potrzeba tej obecności, która umacnia i odnawia dzieło głoszenia Ewangelii, wychowania chrześcijańskiego, miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących, modlitwy kontemplacyjnej, zaangażowania w formację ludzką i duchową młodzieży i rodzin oraz zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju w rodzinie ludzkiej, mówił papież Franciszek. Tak, jestem obdarowana. Co robię z tym skarbem? Czy zakopuję, bo tak wygodniej, łatwiej? Czy pomnażam, dzielę i wówczas staje się on wciąż piękniejszy i promieniuje? Moją uwagę przykuwa ziemia, spękana, spragniona wody, życia. Ziemia, na której żyję, jest jak pustynia z rozpadlinami. To także dar. Może być matką żywicielką, może zostać przemieniona także przez moje, nasze życie i modlitwę. To również obraz pustyni, która wzywa, by odejść w Bożą rzeczywistość. Przyzywa też, by wyruszyć w drogę, by iść w nieznane, jak ksiądz Zygmunt, ufając Bożej opatrzności. Wyjść z tego, co bliskie, stabilne, takie moje, jak bruk, by dawać życie. Ziemia i bruk, znane i nieznane, jak życie, które powoli odkrywa tajemnice. W najwyższej części ikony widzę trzy okręgi, zanurzone w obrazie, w zdarzeniu. To Trójca Święta, to Ten, który był i jest i przychodzi. Wyciągnięta ręka opatrzności mówi mi o Ojcu, który błogosławi zawsze i wciąż. Pochyla się nad swymi dziećmi i obsypuje darami miłosierdzia. On jest posyłającym. Najbardziej uobecnia się to w posłaniu Syna i Ducha Świętego. W
ikonie tajemnica ta zamknięta jest w siedmiu prostych promieniach. Prostota i nieogarnioność. Wieczność w czasie. Promienie są jak siedem darów, jak pełnia. U źródła są koloru czerwonego jak ogień i jak miłość. Żar ognia symbolizuje Ducha Świętego. On, posłany, darowany, wypływa ze źródła, z serca Ojca. Kolor czerwony łagodnie i płynnie przechodzi w niebieski, jednak się nie zlewa. W tej ikonie przywołuje dwie natury Chrystusa, boską i ludzką, pełne i niezmieszane. Nadeszła pełnia czasów i Syn został nam dany. To dziecię jest znakiem cierpliwości Boga, który jako pierwszy jest cierpliwy, wytrwały i wierny w swej miłości do nas. Słowo stało się ciałem. On, Pan i Bóg, schodzi w codzienność, w szarość bruku, w życie człowieka, księdza Zygmunta i w moje życie. Uniża się i pragnie zagościć, nie brzydzi się nędzą. Pragnie, by w niej zajaśniał blask chwały Pańskiej. Boskie okręgi niejako odbijają się w ziemi, w jej kształcie. Wielkich tajemnic Boga można doświadczyć już tutaj. Bo czymże jest kontemplacja, jeśli nie widzeniem rzeczywistości w Bożej perspektywie? Świat Boży i ludzki przenikają się. Mogą i powinny być w harmonii. Wzrokiem i sercem obejmuję całą ikonę. Widzę oczami serca harmonię. Równowagę między budynkami i górą. Pracą, zaangażowaniem, a kontemplacją. Jak józefickie hasło, serce przy Bogu, ręce przy pracy. Z serca przepełnionego Bogiem wyrasta misja. Kochać do końca. Kiedy dzisiaj piszę te kontemplacje, widzę, jakie bogactwo zostało mi dane. Chciałam napisać postać ojca Zygmunta, pokornego, miłującego, łagodnego, bo tego pragnę dla siebie samej. A zostało mi ofiarowane tak wiele doświadczeń i przeżyć. Także dzisiaj doświadczam swej słabości, niemożności po ludzku bycia cichą, łagodną, miłującą i oddaną. Wiem, że to droga, że to dar z góry, więc otwieram me serce i wołam. Przemień mnie, Panie, bym była jak mój ojciec, bym miała oczy miłosierne, ręce, uszy i usta, a nade wszystko serce. Wołam i ufam, że On doprowadzi swe dzieło do końca, tak, jak będzie chciał. Duchu Święty, Dawco wszelkich darów, przyjdź i umocnij w nas powołanie, które otrzymałyśmy od Jezusa. I daj każdej Józefitce entuzjazm dla pełnionej misji. Niech nasze serca będą wrażliwe, niech biją w rytm serca Boga. Niech odczytują Jego zamysły i z ufnością podążają za nimi. Spraw, byśmy były chwałą Ojca i Syna w Tobie, Duchu Święty. By po naszej wzajemnej miłości nasze siostry i bracia poznali, żeśmy uczniami dobrego pasterza, córkami świętego Zygmunta. Amen.